muszę pokazać. May affected women as sexual beings. Uwaga, zaraz pokażę, jak się korzysta z radia BBC Four. Masz słowo i po prostu powtarzasz za nimi, nie? This is Rosie, a member of the Misogyny Book Club. We're taking a look at some of our most read stories to see how women are portrayed and how they've influenced what we think of women today. Women. The woman sits and she's pretty and she waits, and the man is strong and busy and active and clever, and he thinks his way out of the situation. He saves the woman at the end. It was great for my brother. He loved the fairy tales. He got to act all this stuff out. When we used to act the fairy tales out and I had to be the girl, I just sat there. Girl. I didn't get to do much. I tak sobie powtarzam po prostu za panią. Najlepsze są generalnie takie słuchowiska, gdzie czytają książki i wtedy są te wszystkie postacie i ja za nimi normalnie powtarzam i ja w ten sposób ćwiczę sobie swój akcent, żeby on brzmiał jak taki ładny akcent brytyjski i stąd się bierze akcent brytyjski, nie tylko z słuchania, ale przede wszystkim z powtarzania. A idealne narzędzie dla osób, które jeżdżą do pracy samochodem, dlatego że jedziesz w tym samochodzie i naprawdę to jest często marnotrawstwo czasu. Rozmawiałam właśnie o tym wczoraj z moim mężem, który powiedział, że on pół godziny marnuje w jedną stronę, ale dlaczego ma marnować? Włącz sobie radio i ucz się angielskiego i naprawdę nauczysz się więcej niż podczas jakiejś lekcji angielskiego, nawet jak do mnie przyjdziesz. Dlatego że ja Ci mogę dać narzędzia, ale ćwiczyć musisz sam. I to jest jedno z najlepszych ćwiczeń na akcent. Gasping.